według miesięcznika ekonomicznego. Witam Pani Krystyno, witam Pani Krystyno. Według miesięcznika ekonomicznego Home Market uznana za jedną z 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. Od 2016 roku związana z grupą Generali, w której z sukcesem wdrożyła projekty mające na celu rozwój biznesu, usprawnienie obsługi klienta oraz procesów back-office. W ciągu tych lat odpowiedzialna była m.in. za obsługę sił sprzedaży, windykację, procurement, administrację, obsługę klienta czy call center, a obecnie za HR oraz komunikację. Jako regionalny menadżer HR odpowiadała za Europę Środkowo-Wschodnią. Zmieniała też HR z funkcji administracyjnej strategicznego partnera wspierającego rozwój biznesu. Bazuje na indywidualnym wspieraniu mentoringu najwyższej kadry menedżerskiej i jest optymistką silnej etyce pracy, pozytywnie nastawioną do ludzi, opierającą się na swoich mocnych stronach. Pani Krystyno, serdecznie witam na naszym spotkaniu. Witam również, bardzo mi miło. Od razu mogę dodać, że optymistką jestem nie z urodzenia, ale jest to wypracowane i uważam, że jest to słuszna postawa życiowa, która się sprawdza. O. Super. Zanim zaczniemy, oczywiście witam wszystkie osoby jeszcze raz, które nas oglądają. Jednocześnie zapraszam do zadawania pytań. Przez cały webinar, obok tego okienka z wideo, macie Państwo okienko czatu, gdzie możemy dyskutować, zadawać pytania. Także serdecznie zapraszam do takiej naszej, że tak powiem, ciekawej, myślę, rozmowy i interakcji z nami. Bardzo zapraszamy. To jest naprawdę ciekawa sprawa, jak się gdzieś tam integrujemy online'owo i są te pytania. To Pani Krystyno, chyba zaczniemy, co? No, zaczynajmy. Zaczynajmy. Tak, powiem jeszcze. W czerwcu 2021 Generali wprowadziło nowy benefit dla pracowników. O benefitach możemy pewnie rozmawiać, jakie są standardowe, niestandardowe, finansowe i niefinansowe. Oboje jesteśmy, że tak powiem, z HR-u, więc moglibyśmy tutaj pewnie dużo porozmawiać. Mam przygotowane kilka pytań do Pani, także pozwolę sobie po prostu je zadać i tak będziemy dyskutować i myślę, że to będzie ciekawa dyskusja. Więc tak trochę od ogółu do szczegółu, tak pewnie też będziemy rozmawiać. To takie dwa pytania, może bym powiedział, w jednym zawarte. Jakie te benefity wyróżniają pracodawców dzisiaj? Wiem, że w standardzie są już karnety na siłownię, ubezpieczenia, benefity medyczne. To taki już, tak powiem, naprawdę standard. To nawet już osoby, które chcą dołączyć do organizacji, a z drugiej strony pracodawca, który chce zachęcić nowych kandydatów, to już jest taki standard. Jakie jest Pani doświadczenie? Jak to się może zmieniało, zmienia, będzie się zmieniało? Dokładnie tak, tak jak pan powiedział, myślę, że w korporacjach to jest standard. Benefity to była taka rzecz, która rozwijała się w Polsce powoli. Pierwsze to wchodziły właśnie te benefity medyczne dla pracowników, potem dokładaliśmy kolejne ubezpieczenia i tak dalej, i karnety właśnie sportowe. W tej chwili takimi benefitami, które się pojawiają u pracodawców, którzy chcą dbać o swoich pracowników, to są, nie wiem, owocowe tam czwartki na przykład. To wszystko przed pandemią, co miało miejsce. Nauka języka angielskiego. To takie klasyczne, często występujące benefity. Ale rozwijamy się, że tak powiem, w tym, bym powiedział, środowisku pracy. Wiele się mówi o wellbeingu, wiele się mówi o work-life balance. O tym też pewnie moglibyśmy. Panie, o tym też porozmawiamy. Jestem też ciekaw Pani opinii na to, jakie jest podejście. Czy to jest rzeczywiście już jakiś standard? Może już jakiś, może jeszcze trend, może moda? To też pewnie o tym porozmawiamy. No ale Państwo zaproponowali w Generali wsparcie terapeutyczne jako ten benefit przyszłości. To też jest ważne, tak będę specjalnie mówił o przyszłości, bo tak jak Pani powiedziała, są standardy. Ta przewaga konkurencyjna, ten employee branding będzie musiał się budować o czymś, co wymyślimy za chwileczkę, tak żeby był rzeczywiście być atrakcyjnym pracodawcą, żeby różne pokolenia też przyciągnąć do organizacji. Więc czymże jest to wsparcie terapeutyczne? To jest taka nowość na rynku. Skąd się wziął taki pomysł na ten benefit? Odważny i myślę, że bardzo idealny w czasie, że tak powiem, w obecnych warunkach. No właśnie, i ja powiem tak, w pewien sposób to on się nie wziął z pomysłu na benefit. To się wzięło z sytuacji pandemicznej, z którą mieliśmy do czynienia i z tego, że myśmy jako HR zaczęli myśleć, jak my możemy pracowników w tym momencie wesprzeć, jak możemy pomóc ludziom po prostu, z którymi na co dzień pracujemy.
w ogóle nie było w naszym myśleniu o tym, że to będzie benefit, że to warto zainwestować, bo to się dla pracodawcy sprawdzi. To jakby nie taka była motywacja i nie taki początek tego. Zaczęliśmy w pierwszym roku pandemii, kiedy mieliśmy iluś trenerów wewnętrznych, a robiliśmy mniej szkoleń. Jeden z tych trenerów jest z wykształcenia psychologiem i z praktyki terapeutą. Pomyśleliśmy sobie wtedy tak spontanicznie, że może damy go takich indywidualnych coachingów, menadżerowie mają trudne sytuacje, jakieś z zespołami online'owymi, coś tam, żeby on mógł ich indywidualnie wesprzeć, można się do niego zgłosić z problemem. I to od tego się zaczęło, dlatego że zgłosił się do niego menadżer z problemem osobistym, miał chore dziecko, była bardzo trudna sytuacja. No i on po prostu też spontanicznie przystąpił do takiego wsparcia już bardziej psychologicznego i terapeutycznego tego menadżera, który potem, to dłużej trwało, po prostu podziękował. Powiedział, że to mu bardzo pomogło, że to było wyjątkowe. I jak żeśmy sobie podsumowali jako HR ten rok 2020, pierwszy rok pandemii, to w tym podsumowaniu ja powiedziałam, że robiliśmy mnóstwo rzeczy i normalnych HR-owych i takich właśnie wyjątkowych, próbujących wspierać pracowników, ale wydawało mi się, i tak powiedziałam wtedy na zebraniu z menadżerami HR-u, że to była to, co ten nasz terapeuta zrobił dla tego menadżera, to była jedna z najlepszych rzeczy, jaką zrobiliśmy w tym roku, po prostu. Coś konkretnego, gdzie naprawdę wiedzieliśmy, że komuś pomogliśmy. I jeden z moich menadżerów zaproponował, to może to rozszerzmy, rozwinijmy. I tak naprawdę krok po kroku zaczęliśmy dyskutować, jak byśmy mogli to zrobić. Moi pracownicy też wiedzą, że dla mnie ważna jest bardzo jakość, więc ja powiedziałam, no okej, spróbujmy, tylko że musimy znaleźć tych terapeutów rzeczywiście wyjątkowych. I znowuż wróciliśmy do tego naszego pracownika, który terapeutą jest. On wiedział już, czego my potrzebujemy. Powiedział, że okej, on po prostu pomoże nam znaleźć odpowiednie osoby. Tak się stało i w zeszłym roku na wiosnę rozpoczęliśmy już normalne dla wszystkich dostępne zapisy na wsparcie terapeutyczne. Natomiast jakby cały czas naszą motywacją to była chęć niesienia pomocy w tej trudnej pandemicznej sytuacji. Nie było myślenia, że to benefit. To, że zrobiliśmy benefit, to odkryliśmy dopiero pod koniec roku, kiedy z kolei menadżer szkoleń, ona wpadła na pomysł, żeby zrobić ankietę i sprawdzić, jak ludzie to odbierają. I dopiero ta ankieta otworzyła nam oczy, że zrobiliśmy coś, co cieszy się dużym pozytywnym odbiorem i właśnie jest odbierane jako wyjątkowy benefit. I że to coś, co nas wyróżnia, pracownicy nam pisali, że nie słyszeli, żeby inne firmy to robiły, a to jest dla nich takie dobre. Po prostu tak naprawdę z tych komentarzy od pracowników zorientowaliśmy się, że wow, że to było warte. Jak żeśmy zaczynali, to ja myślałam, że to warto zrobić, żeby pomóc choć jednej osobie. Choć jednej osobie, dokładnie. To jest to, co pani powiedziała odnośnie tak, że to nawet nie organizacja, że tak powiem, przyszła, tak? W sensie tylko taka trochę oddolna, organiczna, że tak powiem, potrzeba. To też jest dobry przykład, że nie zawsze to pracodawca, przełożony czy jakby kadra, że tak powiem, tam siedzi, że tak powiem, strategicznie i wymyśla, jak wspomóc organizację poprzez benefity, jeszcze oczywiście inne możliwości. To jest dla mnie niesamowite, że oddolnie jest głos pracownika, który miał akurat potrzebę, można to przekuć później w jakiś proces oczywiście, bo to nie jest tak, że na pstryknięcie my teraz pomożemy w jakiś mądry sposób, że tak powiem, taki profesjonalny,
Niesamowite, że ta praca u podstaw i życie organizacji jest ważne dla każdego pracownika i zbudowali się państwo no, od podstaw, tak? Można by odpowiedzieć. Na podstawie mi powiedziała, że to nie był benefit na początku, tylko ruszyła maszyna po prostu, tak? W sensie, która... Ta maszyna. My często tak pracujemy tak naprawdę w naszym zespole, że ktoś rzuca pomysł, ktoś do niego dokłada i z tej wspólnej pracy wyłania się dopiero coś nowego i coś, co jest faktycznie dobre. Ja lubię tak pracować zespołowo, gdzie bo wydaje mi się, że tam, gdzie więcej osób dołoży coś do tego pierwotnego pomysłu, to powstaje coś lepszego niż jak ktoś tam od początku odpowiada za wdrożenie jakiejś inicjatywy i bo tak często w korporacjach, tak, jest i to jest wtedy jego sukces, no ale on często jakby traci na tym, że nie skorzysta też z tych wskazówek czy pomysłów, które mogą włożyć inne osoby. Takiego pomysłu nieszablonowego, prawda? Możemy być jakby zamknięci, że tak powiem, w takiej swojej strefie, że tak powiem, komfortu pomysłów, a nagle wybucha, że tak powiem, ta wiedza i ta energia, którą można przekuć właśnie, słuchajcie, to jest dla was, tak? W sensie dla pracowników wielkie gratulacje. Jestem też fanem takich właśnie benefitów, trochę niekoniecznie, tak powiem, finansowych. One są ważne, zawsze będą ważne, to się jakby nie zmieni. To też jakby polega organizacja czy korporacja, ale właśnie taka trochę słuchanie pracowników z jednej strony, a później odwaga, wdrożenie. Jeszcze pewnie, no wyobrażam sobie, pewnie pani jeszcze o tym opowie, ale też taka trochę duma, że właściwie stworzyliśmy coś, czego nie było na rynku. To właśnie, to jest jakby też moje następne pytanie. No bo tak, nie było żadnego pewnie benchmarku, żeby, no jak to będzie działało, jak to będzie w ogóle hulało, czy to się przyjmie, nie przyjmie, więc rozumiem, że państwo po prostu mieli pomysł w ogóle z determinacją. Na to nie oglądali, nie patrzyliśmy, czy ktoś to na rynku robi, czy nie robi. Wszystko to wyszło z tego, że myśmy mieli głęboką poczucie, taką misję wręcz, że my w pandemii jako HR musimy się sprawdzić jako ktoś, kto no, opiekuje się pracownikami, pomaga ludziom i to nie tylko w tych, jak nie wiem, odpalić Zooma czy zorganizować spotkanie online, bo to oczywiście też robiliśmy, ale no trzeba, pandemia myślę też, że nam wszystkim otworzyła oczy, no że to pracownik to nie jest tylko osoba, która jest u nas w dyspozycji od 8, nie wiem, czy od 8 do 16, 9 do 17, a tak poza tym to wszystko jedno, co się z nią dzieje i w jakiej ona jest sytuacji i tak dalej. Też te spotkania online, które gdzieś w tle miały mieszkanie, biegające dzieci, psa, kota, no pokazały, że człowiek jest jakby większą pełnią niż tylko pracownikiem i że jak my pomożemy naszym pracownikom zadbać o te ich problemy w innych obszarach, to de facto no, zyskamy też jako pracodawca, ale to jest jakby druga myśl. Pierwsza rzecz to była chęć niesienia pomocy. No, byśmy się trochę czuli jak takie niewykwalifikowane pielęgniarki, nie? że no, widać było morze potrzeb i nie było nikogo innego poza nami, kto by mógł z tą pomocą skoczyć. Dokładnie. I też jakby ten well-being, ten work-life balance brzmi właśnie, jak, że tak powiem, w tym wsparciu psychologicznym. No idealnie, prawda? W sensie, no to jest właśnie ten taki, to co pani powiedziała, w tej pandemii ten work-life balance, ja też powiedzmy staram się po co o tym myśleć, że może to się powinno nazywać life-work balance, jeśli tylko zmienimy po prostu kolejność i też będzie to, no bo tak jak pani powiedziała, w pandemii to życie i praca mocno nam się połączyło, wymieszało i miało ogromny wpływ na organizację i też pracowników. Także kolejny wymiar, bym powiedział, tego benefitu. Podobało mi się, co pani powiedziała, że to nie był benefit. To po prostu była chwila potrzeby i takiej misji organizacji, żeby wesprzeć drogi pracowniku, dbamy o ciebie, tak? Widzimy, że jest tutaj ta przestrzeń i udało się wam to wdrożyć. Naprawdę. Tak. Powiem jeszcze tak, że myśmy próbowali wielu różnych inicjatyw. Na przykład robiliśmy takie
grupy wsparcia na online albo spotkania przy kawie, żeby pracownicy z dowolnych działów no, mogli się porozmawiać, odstresować i tak dalej. Robiliśmy szkolenia z zarządzania energią, bo był taki moment, kiedy ta pandemia już trwała dłużej i ludzie czuli się przytłoczeni, no i zmęczeni po prostu bardzo, bo nam bardzo łatwo, znaczy bardzo, relatywnie łatwo poszło przestawienie na tą pracę z domu, ale też na początku był taki moment wielkiej mobilizacji i myślenia, jak ja sobie dam radę, muszę dać radę, a potem, kiedy to się okazało, że to trwa i trwa, no przyszło po prostu zmęczenie i jak zarządzać, no już nie tylko zadaniami związanymi z pracą, ale wiele osób przecież miało dzieci, które uczyły się online. Trzeba było i czasem dzielić się jednym komputerem czy laptopem, ale też czasem, że ta mama czy tata musieli mieć czas i na pracę, i na zaopiekowanie się dzieckiem. Z kolei druga duża grupa naszych pracowników to były osoby, które wylądowały gdzieś samotnie i gdzie z kolei doskwierał ten brak kontaktów. Więc jakby tych potrzeb psychologicznych pojawiło się bardzo dużo i też my na różne sposoby próbowaliśmy. No a halo, pani Krystyno? Halo, halo? Pół roku z tego wsparcia skorzystało 140 osób. Zatrudniamy 1500 pracowników, więc to jest 10% załogi, czyli tak naprawdę bardzo dużo. Też chciałem to zwrócić uwagę, że w tej pandemii wszyscy skupiliśmy się na narzędziach, tak? W sensie to jest, już nie będę jakby reklamował narzędzi, ale aby był dźwięk, aby była gdzieś tam kamerka. No i wydaje się, że organizacje w miarę sprawnie, że tak powiem, do tego podeszły. No to nie było wszystko, tak? W sensie to, co pani powiedziała, narzędzie to jest jedno, ale jednak to otoczenie, ten pokój, dzielenie tego pokoju, może gdzieś czasami też właśnie ktoś musiał się akurat, nie wiem, połączyć z kuchni i gdzieś tam tło, i każdy się gdzieś tam przejmował i martwił się, jak najlepiej wypaść. Też taka zmiana, trochę bym powiedział, może nie pokoleniowa, ale taka technologiczno-społeczna, tak bym to nazwał. A państwo jeszcze właśnie zauważyli, że okej, to też jest, wpływa to na jakość mojej pracy. Może mi to stresować, może to nie będzie mnie stresowało. Takie wystąpienia gdzieś tam online'owe pewnie są może dla niektórych prostsze, dla niektórych trudniejsze, jeśli chodzi o wystąpienia na żywo. Więc pandemia zmusiła nas do tego, żeby rzeczywiście pracować w takiej pracy zdalnej, hybrydowej i tak dalej, tak dalej. I ja biorę po prostu państwa jakby ten benefit, taki krok jeszcze bardziej, tak? W sensie zadbajmy o tą nie narzędziowość, tylko właśnie o takie poczucie tego, tej stabilności, bym powiedział, ducha i zdrowia. Więc to jest dla mnie też bardzo interesujące. Ale muszę zadać pani Krystyno takie jedno pytanie. Może będzie może trudne, ale jaki był pierwszy odbiór tego benefitu w postaci takiej opieki psychologicznej? Bo zawsze gdzieś ta opieka psychologiczna kojarzy się, że ma ktoś jakiś problem. Jeśli dołączymy do tego psychologii terapeutycznej, w naszym społeczeństwie to nie jest aż tak, powiedzmy, odbierane jako pomoc, tylko czasami gdzieś się wstydzimy się jeszcze nawet wołania o pomoc. Już nie mówię, żeby ją dać, ale powiedzmy, sami się boimy pierwszym wyjść. Słuchajcie, mam problem, pomóżcie mi. Może to być mały problem, może być duży problem, może być rodzinny. Jak udało się po pierwsze chyba przełamać taką tą stygmatyzację, taką stereotypowość tego wsparcia? To jakby pani się podzieliła takim doświadczeniem, no bo to było na pewno wyzwanie, żeby przekonać, znaczy może tak, wysłuchać i przekonać i jeszcze później dostać, pewnie o tym porozmawiam, ale ta pani już wspomniała, później dostać jeszcze taką dobrą ocenę, tak, w sensie tego programu od pracowników poprzez ankietę. Do tego też wrócimy, ale wiem, że pani to wspomniała. Wiem. Ja może przeczytam jedno zdanie właśnie z tej ankiety, gdzie jedno z pytań było, co skłoniło ciebie do skorzystania z tej formy pomocy. Jakaś osoba napisała: mówienie o tym jako o czymś normalnym sprawiło, że nie czułam wstydu, że chcę skorzystać z takiej pomocy. I to jest jeden aspekt, że dla nas w
HR-ze, dla mnie osobiście, ale też wszystkich moich menadżerów, to jest coś normalne. Wiedzieliśmy, że ludzie mają problemy i że pomoc psychologiczna może pomóc i że warto skorzystać. Ale druga niezwykle ważna rzecz i w ogóle też klucz sukcesu tego programu kryje się w komunikacji i w budowaniu zaufania. Dokładnie. Ja razem z naszym menadżerem komunikacji czytaliśmy taką książkę, że zaufanie jest walutą przyszłości. Ono, książka de facto dotyczyła finansów osobistych, ale to się naprawdę sprawdza w HR-ze. Zaufanie jest absolutnie podstawą tych wszystkich działań, żeby one miały jakikolwiek sukces. No bo ludzie też pisali nam potem w ankietach, że obawiają się, prawda, kto będzie wiedział, że oni korzystają z pomocy. Napisał mi też jakiś menadżer w ankiecie, że lepiej, żeby to menadżer decydował, bo zna swój zespół, komu się ta pomoc należy. Mhm. To jest takie patrzenie właśnie węższe od strony pracodawcy. A jak spojrzymy na pracownika jako na człowieka, to my znamy wycinek jego problemów, te co są w pracy, czy w pracy się objawiają. Ktoś też w ankiecie napisał na przykład, że narastające w związku z pandemią narastające problemy małżeńskie skłoniły go do skorzystania z tej terapii. I druga rzecz związana z komunikacją też, która pomogła, że wiele osób też mówiło nam, że to, że była taka łatwość zapisania się na to, że to było, ktoś powiedział, na jeden klik, że normalnie jakby chcieli szukać pomocy, to musieliby szukać ośrodka, wybierać tam terapeutę, zapisywać się, a sprawdzać, czy on może online, czy termin będzie pasował. A tu to jakby było tak łatwo, że, no, że można było spróbować tak z najmniejszym kosztem energetycznym. A to też jest ważne, dlatego że często jak człowiek ma problem i ten problem narasta, to wręcz nie ma się siły prosić o pomoc. Dokładnie. To, co pani powiedziała, to jest właśnie to, że przełamujemy się, tak? Odważamy się, żeby mówić o swoich problemach. Też jest to trudne, myślę, jeszcze, ale państwo to otworzyli, tak? W sensie otworzyli, że tak powiem, ten kanał, bym powiedział nawet, komunikacji między pracownikami. Podobało mi się to, co pani powiedziała, że pracownik, wiadomo, w korporacji zasług, że tak powiem, ludzki, patrzymy jak na człowieka, prawda? To jest, wydaje mi się, klucz do budowania relacji, do budowania też pewnie takiej efektywnej pracy. Takie proste, prawda? To też jakby nie odkrywam Ameryki w takim podejściu. Pani Krystyna, mam dwa pytania. Pozwolę sobie zadać, powiedzmy, w tym momencie. W jaki sposób jest zorganizowana taka pomoc terapeutyczna dla pracowników? Czy pracodawca ma wgląd w to i kto, jak często korzysta z takiej pomocy? Tak brzmi pytanie od publiczności naszej. Pomoc jest zorganizowana w ten sposób, że mamy kilku terapeutów zewnętrznych, którzy podają nam swoje kalendarze, prowadzą te spotkania z naszymi pracownikami online. Więc my podajemy terminy na naszym intranecie. Każdy też ten terapeuta jest na naszym intranecie opisany i przedstawiony, w jakich problemach się specjalizuje. Mhm. I to też wiem, że pracownicy sobie cenią, bo łatwiej jest im no, dobrać sobie jakby tego terapeutę pod swoje potrzeby. I te zapisy przebiegają anonimowo. To znaczy w momencie, jak ktoś zapisuje się na ten termin, to widzi to tylko terapeuta. Mhm. A dla całej reszty po prostu widać, że termin jest zajęty i tyle. Jest limit sesji, że można skorzystać z 6 sesji
i my jakby nie wiemy, kto z nich korzysta, z jakimi problemami. Powiem szczerze, jakby pogłębiając to pytanie, że taka pokusa jakby HR-owa powstała w momencie, jak zaczęliśmy się zastanawiać, że może pracownicy zgłaszają się z problemami związanymi z pracą, że może są problemy z przełożonym, no tak, z zespołem i że jakbyśmy wiedzieli nawet anonimowo coś, no to byśmy mogli pomóc tu, zająć tak, się tym. Tak, tak, tak. Ale ja sobie pomyślałam, że nie, dobrodziejstwo tego benefitu jest takie, że pracownik musi mieć totalne zaufanie. I nawet jak ja w dobrej wierze będę chciała tu zaingerować, to nie pomogę, a na pewno nie pomogę następnym. I po prostu chciałabym, żeby to było takie, żeby ludzie mogli to wykorzystać absolutnie dla siebie. Więc czy się ma problem związany z pracą, czy nie z pracą, czy egzystencjalny, czy duży, czy mały. Ja po prostu nie wiem, z czym ludzie przychodzą i nie chcę wiedzieć. To jest to miejsce dla mnie, że tak powiem, jako pracownika i tyle, prawda? To jest Tak. ta przestrzeń taka bezpieczna, o tak, bo też możemy powiedzieć, że jesteśmy bezpieczna w relacjach. Też tylko z tej ankiety, którą zrobiliśmy, my wiemy więcej, z czym ludzie przychodzą i jak to przebiega, bo po pierwsze, bardzo wiele głosów mieliśmy, że te 6 sesji to za mało. Za mało. Tak właśnie myślałam, że pani powie, że za mało. To w ogóle był główny komentarz, jak żeśmy zapytali, co możemy poprawić, no to właśnie to. Ale to, przepraszam, tak przerwę, to jest też taki dobry symptom. Chcemy więcej, tak? W sensie chcemy więcej tego wsparcia, także dobry feedback bym powiedział na tą pomoc, prawda? Dużo były tam osoby, które pisały na przykład, że przeszły te sesje, a potem kontynuują sobie terapię już poza firmą, że tak powiem. Były osoby, które pisały, że podoba im się ten pomysł, ale nie są przekonane do sesji online i że czekają, aż będzie możliwość zrobienia tego w gabinecie. Był też fajny komentarz, że ktoś napisał a propos też tego, co pan mówił o wstydzie i takiej pewnej stygmatyzacji korzystania z psychologa, że to jest dla niego super, że można to wpleść w czas pracy i po prostu mieć na swojej osobistej agendzie jako jedno ze spotkań. I odebrałam to też, że to jest też czasem wstyd czy trudność powiedzenia w domu, w rodzinie, że ja chcę skorzystać z pomocy. Ludzie są w różnych sytuacjach i wtedy jak mówią po prostu mam spotkanie w pracy, a tam nie wiem, o sprzedaży ubezpieczenia na życie, a potem jakieś kolejne i nikt nie pyta, prawda, o co chodzi, a ja mogę spokojnie z tej pomocy skorzystać. Także pola. Drugie pytanie, poniekąd już jakby pani odpowiedziała, pewnie jeszcze o tym porozmawiamy sobie dalej, ale dziękuję oczywiście za te pytania, które państwo zadajecie na trakcie. W jaki sposób zorganizowali państwo wsparcie psychologów? Jak dbacie i weryfikujecie jakość tego wsparcia? No właśnie, dla mnie, bo ja tak zawsze powtarzam moim pracownikom, że nie ma być jakoś, tylko musi być jakość. Że cokolwiek robimy, nawet małą rzecz, to lepiej, znaczy to jeśli ona jest wysokiej jakości, to ma sens, lepiej zrobić mniej, a lepiej. I tu w przypadku tych terapeutów, no to rzeczywiście pomógł nam ten pracownik, który był naszym wewnętrznym coachem, bo po prostu znał się na tym i umiał tych terapeutów dobrać, wyszukać. Myślę, że gdybyśmy byli sami i robili to po prostu, nie wiem, typu dyrektor HR szuka, no to byłoby trochę tak jak, nie wiem, ze szkołami językowymi. Tak, biorę tak, tak. Trzy szkoły, przeglądam, no i trafi się lepiej, trafi się gorzej. A tu po prostu jakby każdy terapeuta był indywidualnie dobierany, czyli nie współpracowaliśmy z żadną placówką, tylko bezpośrednio z terapeutami.
I też mogę powiedzieć, no, mamy też trochę szczęścia, bo oceny tych terapeutów w ankiecie są bardzo, bardzo wysokie. 75% powiedziało, że sesje i spotkania z terapeutą zdecydowanie pomogły, a że raczej pomogły 20 parę procent. Mamy tylko 2%, które powiedziało, że raczej nie pomogło, więc ocena terapeutów bardzo wysoka. Jest bardzo wysoka, bo przecież też wiemy, że jak sami szukamy, no to człowiek tak nie trafia za pierwszym strzałem na terapeutę, który mu pasuje, prawda? Tym bardziej, że każdy ma swój problem. To nie jest tak, że mamy indeks albo listę problemów, które po prostu możemy ci w tym pomóc. To jest taki zakres, tyle, że tak powiem, osób, tyle pewnie problemów, tyle opinii. Więc nie, bym są powiedział, że wiele. bardzo wysoki wynik jest jako odbiór efektywności. Jedno, że to jest właśnie temat, czyli ten problem, który chcemy rozwiązać, ale drugie są też takie osobowościowe, że no nie wiem, bardziej mi pasuje taki terapeuta introwertyczny, nieinwazyjny, albo ja wolę ekstrawertyka, z którym się fajnie gada, tak? Więc no to dobranie dobrego terapeutę pod siebie to nie jest, tak, temat. Dokładnie. A tak jeszcze wrócę do takiego pierwszego momentu, tak trochę mnie pani zainspirowała tą komunikacją, bo też jestem jakby zdania, że komunikacja. Jeśli słyszałem takie jakieś powiedzenie, jeśli uważacie, że już wszystko zakomunikowaliśmy, albo że ta komunikacja jest już na najwyższym poziomie, nie, można jeszcze bardziej zakomunikować coś i to jest jakby rzeczywiście, nie mówię, żeby coś mówić, jakby powtarzać i jak mantra, tylko jeśli mamy tyle komunikacji, zawsze jest jakiś jeszcze przestrzeń do większej komunikacji, więc moje pytanie brzmi, po pierwsze, czy takie benefity wdraża się w organizacji inaczej niż pozostałe? No bo można wypuścić, prawda, ulotkę, jest intranet, jest jakby jeszcze inna forma. W jaki sposób państwo to zakomunikowaliście? Czy wielka kampania, czy krok po kroku sprawdzamy, zobaczymy, jaki jest odbiór? Jakby pani mogła się podzielić doświadczeniem? Ja powiem tak, wcale nie robiliśmy wielkiej kampanii. Komunikowaliśmy intranetem, bo takie były w pandemii jakby możliwości. Natomiast to, co mi się w komunikacji wydaje najważniejsze, to jest autentyczność, że to, co mówimy, to robimy, to, co mówimy, to faktycznie myślimy, że no, w korporacjach, zresztą podobnie w polityce, łatwo jest o taką fasadowość, że jest jakaś informacja na zewnątrz, a jest jakaś informacja, którą my mamy dla siebie. I myślę też, że nasz dział HR, przez całą naszą działalność, my próbujemy tworzyć ten dwustronny dialog i taką autentyczną komunikację, tak? Czyli też mówić szczerze o problemach, o trudnych sytuacjach. A tu ja myślę, że pomogło nam, że pracownicy wcześniej już widzieli te nasze wysiłki do pomagania. Organizowaliśmy, nie wiem, sesje oddechowe, jak oddychać, czy o tym, jak wypoczywać, jak sobie robić przerwy w pracy, jak dbać o ten swój dobrostan. I że jak i ci terapeuci pojawili się jako kolejny krok w tych naszych próbach, więc w pewien sposób to było bardziej też naturalne. Z naszej strony, tak jak rozmawialiśmy, ten pomysł pojawił się spontanicznie, ale też w odbiorze pracowników on nie był niczym takim z księżyca, że dlaczego teraz HR wymyśliły coś takiego, czy oni uważają, że my tam... Nie, to było po prostu krok po kroku i ta komunikacja udała nam się też od razu, jakby ten fajny, anonimowy sposób zapisów. Pierwsze miejsca, które, bo myśmy wypuścili też, tak jak pan mówi, na próbę kilku terapeutów i jakąś tam pulę miejsc, żeby zobaczyć, czy to. I one zeszły w ciągu 24 godzin. W pierwszej dobie rozdaliśmy. Niesamowite. Tak, wszystkie miejsca zeszły, tak.
Tak jakby ludzie na to czekali, w sensie, nie? To też jest niesamowite, że wydawałoby się, że, bo tak sobie przychodzę, jak panią słucham, że zaczęło się spontanicznie, naturalnie, transparentnie zakomunikowane, pewnie trochę z dystansem, zobaczymy, jak to pójdzie i nagle wow, prawda? Dokładnie tak. Dokładnie tak. I jak się patrzy na to z zewnątrz, to może taki być odczucie, jak pan mówi, że zrobiliśmy coś kontrowersyjnego czy Tak. nietypowego, ale myśmy nie mieli takiego poczucia. Dla nas to była jakby naturalna konsekwencja zdarzeń. Okazuje się, że jednak prawda, taka trochę kreatywność i też odwaga w takim może przynieść jakby z jednej strony mówię, no zobaczymy, wyczuwamy, tak? W sensie zobaczymy, jak to będzie wyglądało taką trochę niepewnością i dystansem, co potwierdza, że warto po prostu słuchać. I nie chciałbym tego używać słowa, ale muszę je użyć, bo nie przychodzi mi trochę zaryzykować. I trochę tak jakby postawić na tą taką prostotę, bo czasami można wymyślić po prostu milion i tysiące rozwiązań i tam pewnie zespoły by się spotykały jedne z drugim, HR z komunikacją, komunikacja z HR, zarządy i tak dalej. Można całą, że tak powiem, roczne przygotowanie zrobić z takiego programu. Absolutną rację, że mógłby powstać wielki projekt i tak Grupy jak robocze, prawda? Cała w ogóle, tak. tak. A to w ogóle nie było potrzebne, ale myślę, no ja mam taką żyłkę ryzykanstwa troszkę i sprawdzania tych nietypowych rozwiązań. Powiem więcej, one wcale nie zawsze wypalają, żeby tak nie było, że wcale nie. Ale warto próbować. Warto spróbować i prawda, to jest chyba podejście chyba takie. Ja też właśnie lubię eksperymentować i sprawdzać, bo po pierwsze, no stare przysłowie, jak się nie zapytasz, to się nie dowiesz. A z drugiej strony, jak też nie zakomunikujesz, to też nie zbierzesz tego, nie wiem, feedbacku czy jakiegokolwiek innej odpowiedzi. Także to, co pani właśnie mówi, że czasami warto Absolutnie pójść. tak. Znaczy, mnie moje porażki nie zraziły jeszcze. Też było fajne, powiem, że jak te miejsca się rozeszły, to sami ci terapeuci byli w W szoku. szoku, dokładnie. W Chciałem szoku. zapytać o drugą stronę, Byli ale w szoku, że przez pracodawcę można uzyskać taki efekt, bo wszyscy wątpili, że w miejscu pracy jakby ludzie się ośmielą czy zechcą z takiej, no jednak bardzo osobistej pomocy korzystać. no właśnie, bo takie moje kolejne pytanie, bo tak mówimy jakby takiej stronie, bym powiedział, odbiorcy tego benefitu, czyli po tym pracownikach i też zawsze dojdziemy do tej ankiety, bo też jestem ciekaw, jak Państwo to zorganizowali, ale ta druga strona, czyli nadawcy tej pomocy, no bo na pewno coś się Państwo w kontakcie i jakoś zbieracie, że tak powiem, te potrzeby, te opinie, właśnie jak ci terapeuci na to, bo już Państwo powiedziała, że też byli w szoku, że to, że tak powiem, za trochę zatrybiło, kolokwialnie mówiąc, i nagle, o kurczę, co się w ogóle stało, tak? Więc jakby pani tutaj trochę się podzieliła informacjami, jak nadawcy do tego podeszli. Właśnie, oni po prostu do końca nie wierzyli, że to się uda, że to wypali i wypali w takiej skali, bo od tamtej pory my już żeśmy kilka razy wypuszczali te terminy i one zawsze schodzą. Ja też powiem, że jak myślę teraz o tym wydłużeniu ilości sesji, no bo taki postulat tu się ewidentnie pojawił, to czekam, aż jakby wypalą się ci nowi chętni, no bo nasi terapeuci mają ograniczone moce, żeby jak największej ilości osób dać szansę skorzystania z tego i dopiero wtedy dać szansę tym, którzy chcą mieć więcej sesji. Natomiast ja powiem tak, ja nie rozmawiam z terapeutami o szczegółach, czyli Tak. o tym, co pracownicy przynieśli, czy to problemy są większe, mniejsze, czy dają radę, czy nie dają. Wiem tylko z takich ogólnych rzeczy, jakby, że to działa. Też nam się udało, że ci terapeuci potrafią pracować zdalnie. Bo jest wielu terapeutów, którzy, ja to rozumiem, preferują bezpośrednią pracę w gabinecie.
No ale tu akurat był taki czas, że mogliśmy pomóc albo zdalnie, albo wcale. Dokładnie. Też jakby nauczyliśmy się, że jednak takie rozwiązania, które są w takiej sytuacji, w takiej obecnej środowisku, muszą nam wystarczyć, prawda? To nie jest kwestia wyboru, tak bym powiedział, akurat w tym momencie, prawda? Tak, więc ja rozumiem, że ja tu jakby do końca nie odpowiem na pana pytanie, ale po prostu ja sama muszę powstrzymać moją ciekawość właśnie po to, żeby no ten benefit dla ludzi był faktycznie w 100% anonimowy, bo ja się obawiam, że gdybym ja zapytała nawet ogólnie o to, jakie są tematy, jakie są problemy, to ludzie mogliby myśleć, że no właśnie, że ja chcę ingerować, czy dowiedzieć się, kto z czym przyszedł, więc... Ale to też bardzo takie mądre, bym powiedział, też podejście do tego, żeby wymyśliliśmy razem ten benefit, to wsparcie. Zaczęło to działać, już nie ma co majstrować, że tak powiem, prawda? W sensie niech to będzie taka przestrzeń bezpieczna, z jednej strony publiczna, ale bardzo prywatna. Tak, prawda? Takie... Ja to sobie tak myślę, zrobiliśmy to dla was, więc wykorzystajcie z tego, jak chcecie. Dokładnie, chciałem to powiedzieć. To jest jakby wasza, że tak powiem, już wola, wasza przestrzeń. Coś może więcej zrobić, tylko udoskonalać, że tak powiem, pewnie w jakiś tak, to, że teraz chwileczkę porozmawiamy, ale też jakby mnie interesuje trochę ta ankieta, jak państwo zbieraliście, po jakim czasie, jak to wyglądało. Zbieraliśmy, już panu powiem, no to było na pewno po pół roku, bo po pół roku już, okej. Okay. Tak, było to zaczęliśmy po tym podsumowaniu 2020, czyli na wiosnę żeśmy pewnie, żeśmy ruszyli z tymi sesjami, a tą ankietę żeśmy zrobili późną jesienią. I to też powiem, właśnie mój kierownik zrobił ją samodzielnie, spontanicznie, nawet mi nie mówił, że ją robi. Dyskusja tu była w zespole, bo się nawet pokłócili, czy to warto, czy nie warto. Ale i dopiero po tej ankiecie okazało się, no, znaczy ta ankieta niewyczerpanym jest dla nas źródłem wiedzy, jak cenny dla pracowników zrobiliśmy właśnie benefit. Dokładnie. Pojawiło się pytanie kolejne, więc pozwolę sobie pani Krystyno je zadać. No, czy mogłaby się pani podzielić informacją na temat budżetu na ten benefit, na przykład w porównaniu do budżetu na pakiety medyczne czy też sportowe? Powiem tak. Jest to duży koszt dla pracodawcy. Myślę, że on jest w tej chwili mniej, znaczy jest mniejszy niż pakiety medyczne na pewno i sportowe, dlatego że płacimy od ilości wykorzystanych, a z pakietów medycznych korzysta dużo więcej osób i tam jest, płacimy po prostu za 1500 osób, tak, a tu ja płacę za te 10%, które do tej pory skorzystało. Więc w tym sensie jest to benefit tańszy. Okej, okay. Też dobra informacja, prawda? W sensie, że można też jakby niekoniecznie mieć ogromne budżety, ogromne pomysły i nad się, że tak powiem, obawiać, że tak powiem, stopy wzrotu, że tak powiem, takiej jakby inwestycji. Startować to na pewno nie trzeba mieć dużego budżetu, bo też no zależy właśnie na jak długotrwałe terapie się nastawimy. Tak jak ja od początku jakby myślałam, że to powinna być terapia krótkoterminowa, że jak ktoś potrzebuje długoterminowej, no to jednak szuka sobie tego sam. Natomiast my żeśmy myśleli o takich sytuacjach, gdzie ktoś jest wyczerpany tą sytuacją pandemiczną, czy ma jakieś problemy, które pod stresem pandemicznym dodatkowo narosły. I tu chcieliśmy tak pomagać doraźnie po prostu. Intencja tego była śpieszyć z tą doraźną pomocą. Też właśnie moje kolejne pytanie jest o ten cały stres, że tak powiem. Czy w tej ankiecie widzą państwo
I czy pani obserwuje to, że rzeczywiście, że efekt, bym powiedział, trochę prywatny, mówię o takich problemach moich, w sensie jako pracownika, wpływa trochę na tą jakość pracy w organizacji, może jakąś otwartość, może bardziej chęć współpracy między pracownikami. Można to jakoś, że tak powiem, te parametry, trudno je na pewno zmierzyć, to na pewno, ale czy widzą Państwo takie efekty dla organizacji, Tak. takiego społecznego zaufania, że tak powiem, i w tej kooperacji między pracownikami, że słuchajcie, widzimy to. Czy takie Państwo też macie obserwacje? Ja myślę tak, że tak jak pan powiedział, trudno jest to zmierzyć, zwłaszcza w sytuacji, kiedy my nie śledzimy, kto z tej pomocy korzysta. Więc nie możemy powiedzieć, o, że tu te 3 osoby, jak skorzystały z tego zespołu, to cały zespół Od lepiej. razu tak. Nie wiemy tego. To, co wiemy, to mieliśmy badanie zaangażowania zrobione na jesieni, czyli parę miesięcy temu, i ten wynik był bardzo dobry i lepszy w porównaniu do poprzedniego badania, które robiliśmy przed pandemią. Czyli pomimo tych bardzo trudnych warunków dla wszystkich, udało nam się wynik zaangażowania poprawić. I to jest jakiś może miernik. Jakiś punkt odniesienia, bo wiadomo, że to nie jest, znaczy, oby tak było rzeczywiście, że te benefity pomagają nam, w sensie i w wielu organizacjach jest to badanie zaangażowania, satysfakcji, różne oczywiście ma to nazwy i na pewno nie da się, tak jak też pani by powiedziała, zmierzyć to i sprawdzić rzeczywiście, że ten akurat benefit czy to wsparcie podniosło nam o jeden, nie wiem, punkt procentowy badania zaangażowania. Możemy tylko interpretować, prawda? I możemy jakby tylko się domyślać, że to idzie w jakimś dobrym kierunku. No bo to jest właśnie też jakby to budowanie tego brandingu takiego zewnętrznego, prawda? W sensie, bo mamy jakby takie podejście. Ale dla mnie też jest ważne budowanie employer brandingu takiego wewnętrznego. To jest właśnie to, tak? W sensie, że słuchajcie, w mojej organizacji takie rzeczy się dzieją, które, nie wiem, 5 lat temu, 10 lat temu, pewnie by na to nikt nie wpadł. Więc no, jesteście trochę pionierami, bym powiedział, w budowaniu wewnętrznego brandingu. Ja myślę, że też może trochę zaskoczę i powiem tak, może nie do końca HR-owo, ale moim celem z tym benefitem też nie jest podniesienie wydajności załogi. Rzeczywiście intencja była tutaj, żeby pomóc, i mnie najbardziej cieszą te komentarze w ankiecie, gdzie ktoś pisze: pomogło mi. Mam taką osobę, która napisała: nigdy nie myślałam, że będę kiedyś potrzebować takiej pomocy, a już na pewno nie, że uzyskam ją w pracy. Do tego właśnie piję, właśnie, że organizacja, prawda? W sensie niesamowite. Te sesje odmieniły moje życie. Nabrało innego smaku. Nie jest już takie gorzkie. Chodzi mi o to, że my mamy dużo wśród otaczających nas osób z różnymi problemami. Też to, co ja myślę w ogóle, że ta pandemia nas bardzo zmieniła, że ona to, do czego pewnie dojdziemy dalej, ona zmieni patrzenie też na benefity w przyszłości. I ja myślę, że tak jak żeśmy powiedzieli w tytule, że to może być trend na przyszłość. My nie będziemy chcieli z tego rezygnować, już wiemy, że to jest dobre. Chociaż wprowadziliśmy to jako coś doraźnego na ten konkretny moment. Że ludzie, którzy mieli różne problemy, czy domowe, czy w pracy, czy jakieś, nie wiem, egzystencjalne, czy się czuli samotni w życiu, w momencie, jak przyszła pandemia, dołożyła im po prostu duży blok stresu. Ja pamiętam też, w pierwszym roku pandemii były publikowane takie badania dotyczące odczucia stresu w Polsce. One tam z miesiąca się na miesiąc zmieniały. Pamiętam ten pierwszy rok, że na początku był ten stres duży, potem na Wielkanoc się trochę poprawiło. Pamiętam, że zastanawiałam się, że Wielkanoc poprawiła ludziom odczucia. Potem on tam przy każdej fali, a to wzrósł, to malał, ale było to też pokazane w rozbiciu na wiek, płeć,
wykształcenie. I też pamiętam, że było to, że osoby z wyższym wykształceniem, a tacy są głównie nasi pracownicy, ten poziom stresu wyższy niż średnia. Także ja myślę o tym, że to też pokazuje, że pandemia, ten stres do naszych normalnych życiowych problemów wszystkim dołożyła. Bo to było widać, prawda, że te wszystkie grupy miały podwyższony poziom stresu. I problemy, które z którymi kiedyś żeśmy sobie radzili, teraz zaczęliśmy sobie z nimi radzić po prostu gorzej, bo doszedł dodatkowy stresor. Plus wybiliśmy się też z naszej normalnej rutyny. I to była zmiana, która też była dla wielu osób trudna. Ja pamiętam, jak jedna osoba powiedziała mi, że ma problemy jakieś żołądkowe i chodziła do lekarza, czy to tam, nie wiem, jakiś helikobakter, czy coś, zapalenie żołądka, coś tam. I na koniec ten lekarz zapytał, jak żywiła się przed pandemią. I ona chodziła na lunch do jakiegoś baru przy biurze. I lekarz powiedział, nie wiedział, co zrobić, powiedział, trzeba wrócić do tego baru. I pomogło. I może to był jakiś superfood, tak? Rewelacyjne jedzenie, ale może po prostu powrót do tej normalności, chociaż w małej skali, pomagał. I to jest taki jednostkowy przykład, który pokazuje, jak no, wielkim ciężarem była pandemia, z której mam nadzieję wychodzimy. Dokładnie, bo to, co pani jakby powiedziała, to, i muszę to powtórzyć, pani Krystyno, po pierwsze to poczucie misji, takiej bezinteresownej, takiej bez jakby zyskowej, nawet bym powiedział, bo wiadomo, że korporacje, organizacje mają też jakby swoje cele. I mogę to powiedzieć, wzruszyło mnie to, co pani powiedziała, właśnie, że ta misja, to jest właśnie to, co wydaje mi się, jeszcze w Polsce ta misja nie jest tak zdefiniowana, tak jak pani powiedziała. To jest tak, misja to jest tak właśnie, mam jakiś cel i idę po prostu, tak, coś trochę eksperymentuję, ale w dobrym celu, w szczytnym celu, już nie będę jakby tego rozwijał, ale chcę to połączyć taką też pytaniem, może naszą jakby wymianą, że tak powiem, doświadczeń, że ta prosta, w cudzysłowie, pomoc psychologiczna, terapeutyczna, po pierwsze no, wpłynęła na to, że ludzie po pierwsze się otworzyli, sami dla siebie nawet, już takie były organizacje, sami dla siebie, to już jakby już jeden duży punkt, że coś się zadziało, ale wierzę w to i może pani ewentualnie potwierdzić, że to dobre samopoczucie wpłynęło też na nasze życie, prawda? W sensie, że jak już dorzuciliśmy z siebie, że tak powiem, te troski, te problemy, to implikuje to dalsze, w sensie na rodzinę, na znajomych, że plus do tego jeszcze dodamy to, co pani powiedziała, odstresowujemy się jeszcze, że tak powiem, przy tej okazji, to jest też niesamowite, bo to też nie, to jest jakby cała jakby gałąź, że tak powiem, powiązanych psychologicznych, społecznych aspektów. Od prostego czegoś to trochę jakby pączkuje i wpływa na pewno na organizację, ale na takie mój właśnie ten life-work balance, trochę specjalnie odwracam tą retorykę i to jest niesamowite, co państwo zrobiliście. W 100% się z panem zgadzam i myślę też, że to się bardzo sprawdzi w efektach takich w dłuższym terminie. Że tak jak pan powiedział, znaczy myślę też, że pracownicy będą pamiętać, że żeśmy im pomogli, tak? Wiele osób też, które same nie skorzystały z tego benefitu, pisały nam, że to im pozwala na podwyższenie ich poczucia bezpieczeństwa, bo wiedzą, że gdyby coś się stało, to coś, taka pomoc jest pod ręką. Więc to też jakby oddziałuje szerzej niż tylko na te osoby, które pomogliśmy bezpośrednio. I to też jest fajny jakby aspekt tego benefitu, o którym też oczywiście nie myśleliśmy na początku. Natomiast to, co żeśmy zaczęli rozmawiać, myślę, że to jest benefit przyszłości i że kiedyś całkiem prawdopodobne jest, że to będzie jak karnety na siłownię.
standard, prawda? Jakiś taki minimum okazuje się standardem tak naprawdę Chodzi mi o to, żeby w pewien sposób pandemia nam uświadomiła też kruchość życia. Mieliśmy dużo czasu, żeby się zastanowić nad naszymi problemami egzystencjalnymi. Tak. O co nam w tym życiu chodzi, co jest dla nas dobre, co niekoniecznie. I to też jakby dociera teraz do tych korporacji, więc tak jak do tej pory uważaliśmy, że sensowne jest zająć się zdrowiem fizycznym fizycznym. pracownika albo pozwolić mu ćwiczyć, bo on będzie wtedy zdrowszy, szczęśliwszy i będzie lepiej pracował. Tak teraz ta pandemia w pewien sposób pozwoliła nam spojrzeć na to, że o zdrowie psychiczne też warto się zatroszczyć. I że to jest tak samo ważny aspekt, który do tej pory był w pewien sposób tematem tabu. A przed pandemią, gdyby ten pomysł powstał, byłoby pewnie trudniej przekonać zarząd, powiedzieć, że coś takiego ma sens. Można by być wyśmianym. A tu się okazało, wszyscy byliśmy w innej sytuacji i wszyscy poczuliśmy, że można mieć taką potrzebę. Tak się uśmiechnąłem, jak pani powiedziała o zarządzie, bo pojawiło się pytanie. Też niesamowite, że rozmawiamy i nasi słuchacze jakby też to fajnie obserwują. Zadano pytanie, zostało nam jeszcze kilka minut, więc pozwolę sobie zadać, skoro już ten wątek wywołany. Chodzi o zarząd, bo pytanie brzmi, czy trudno było przekonać zarząd do tego rozwiązania? Jakie argumenty przede wszystkim zadziałały? W idealnym momencie pani wywoła ten, że tak powiem, temat. To nie jest wcale takie łatwe pytanie. Ponieważ, no dobra, powiem szczerze, nie przekonywaliśmy zarządu. Rozpoczęliśmy to jako próbny balon w ramach szkoleń, coachingów, rzeczy, które robiliśmy do tej pory. I nie mówiliśmy, że uruchamiamy wielki program, który będzie nas X kosztował. No bo my nawet nie mieliśmy, tak jak mówiłam, tej świadomości, że my coś takiego tak naprawdę robimy. Chcieliśmy doraźnie pomóc i wystartowaliśmy. Ale dziękuję też pani profesor za tą szczerą odpowiedź, bo to też jakby taki sygnał do organizacji, do naszych słuchaczy, że oczywiście są procedury, procesy, spotkania, akceptacje i szereg, że tak powiem, takich jakby standardowych działań, ale można i w ten sposób też podejść do tematu. Po pierwsze słuchając, po drugie transparentnie do tego podchodząc, upraszczając, prawda? W sensie nie było tej kampanii, nie było takich wielu, wielu niesamowitych, wydumanych rzeczy. Wdrożyło się i jest jeszcze wow, to jest niesamowite. To też jest jakby też taki powód, ja często używam tego słowa mimo wszystko, do takiej dumy, że udało się, prawda? To jest też fajne uczucie, też powinniśmy jakby mieć też odwagę. Przyszło w bonusie. Dokładnie. Coś dodatkowego w gratisie, tak. Jeśli coś się udało, to cieszmy się tym po prostu i bądźmy z tego dumni. Nie bójmy się tego po prostu tak nazywać. Pani Krystyna, mógłbym pewnie z panią rozmawiać jeszcze długo, bardzo długo, ale patrzę na zegarek. Także bardzo pani dziękuję za doświadczenie, za odwagę w pomysłach. Niesamowite, niesamowita historia i doświadczenie i też inspiracja, myślę, dla nas wszystkich. Pozwolę sobie powiedzieć, że jeśli państwo macie pytania, jeśli macie powiedzmy jakieś wątpliwości, kontaktujmy się, że tak powiem, z panią Krystyną poprzez nasze media społecznościowe. Zapraszam do kontaktu. Ja również zapraszam serdecznie. Dokładnie, także wydaje mi się, że dzielmy się tą wiedzą no bo w tym przyszłość tak naprawdę, żebyśmy się tym dzielili. Także pani Krystyno, bardzo, bardzo pani dziękuję za poświęcony czas w piątek o 17, a dobre informacje na weekend, żebyśmy sobie też mogli tego posłuchać i odpowiedzieć samemu sobie też, że można też takie rzeczy robić proste. Pani Krystyno, bardzo dziękuję jeszcze raz za
Także drodzy Państwo, dziękuję bardzo za zaangażowanie, za pytania, które się pojawiły. Idealnie jeszcze w czasie. Także dziękuję Państwu, że słuchaliście uważnie i te pytania szły, że tak powiem, wraz z naszym scenariuszem, bym powiedział, spotkania. Zapraszamy na kolejne webinary. W międzyczasie zachęcamy do czytania, oglądania i słuchania naszych materiałów na blogu Strefy Zarządzania Uniwersytetu SWPS, na YouTubie i w serwisach podcastowych, między innymi na Spotify. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Miłego dnia.